Przyjechaliśmy wszyscy na pustynię błędowską, by zobaczyć skarb. Tym skarbem jest piasek, którego tutaj wszędzie jest dużo, powiedział mistrz Słoneczko, gdy stanęli na platformie widokowej. Co ty opowiadasz? Czy rzeczywiście piasek jest skarbem? zapytał stworek o imieniu komputer. Oczywiście. Czy wiesz, że Przebywając na takim obszarze chociaż jeden dzień lub jakiś czas, masz prawo wyzdrowić z tego, co w tobie zalegało, bo było bez zrozumienia czy nie przemyślane i nawet miało prawo już chcić spowodować chorobę. Wtedy to się uwalnia i masz co robić, bo czyścisz przeszłość, jeśli tego chcesz, powiedział mistrz Słoneczko. Dlaczego tak się dzieje? Zapytała Żyrafa o imieniu Poznanie. Gdy rzucasz wzrokiem na duży obszar piasku, to takie patrzenie daje informację do Twojego zbioru słów, którym operujesz, że czas na czyszczenie tego, co miało prawo zalegać, i brakowało obrazu uwalniającego słowa do przepracowania, powiedział mistrz Słoneczko. Ciekawe, bardzo ciekawe. Wszystko w życiu ma swój sens, powiedziała Żyrafa w imieniu Poznanie. Na plażach nad morzem też jest piasek. Czy wtedy też się tak dzieje? Zapytał stworek. Gdy plaże są szerokie, to tak ma prawo być. Chodzi o jednorodność powierzchni piasku i duży jego obszar, powiedział mistrz słoneczko. Czyli jak nas przyciąga, aby pojechać do takiego miejsca, to warto to zrobić. My jeżdżąc szlakiem zdrowia i talentu, wskazujemy takie różne miejsca, wtedy można działać w sposób świadomy dla zdrowia i talentu, powiedziała żyrafa. Wiadomo, wiadomo, ale żeby nazwać takie miejsce skarbem, dziwił się stworek. Hm. To jest miejsce bez zabudowań. Możesz patrzeć bez zakłóceń na duży obszar piasku. To jest ważne, to jest bardzo ważne. Takie miejsce to skarb. Wyobraź, że masz chore oczy, które są bez chęci powrotu do zdrowia, ale mogą wrócić do zdrowia, gdy oczyścisz przeszłość z tego, co kiedyś było nieznane i niechciane. Gdy w rozmowie wewnętrznej wszystkiego się dowiesz, co było trzeba, to oczom przywrócony jest blask bycia i chęć zdrowego życia. I krok po kroku wracasz do zdrowia, powiedział Mistrz Słoneczko. Hmm, dziwne, ale wiem, że to, co mówisz, jest prawdą. Kiedyś nie chciałem dobrze oddychać, bo znudziło mi się życie, chciałem odejść. Jednak często chodziłem nad jezioro, oglądając skrzącą się, mieniącą wodę oraz dużą, piaszczystą plażę. Po jakimś czasie wróciła chęć życia, do życia i głębokiego oddychania. Do dzisiaj głęboko oddycham, powiedział stworek. Kontakt z naturą, przyrodą, ozdrawia. Wiemy o tym. Każdy ma prawo gdzieś mieć takie uzdrawiające, ozdrowieńcze miejsce. Trzeba by je odwiedził i był zdrowy. Zdrowie jest cenniejsze niż złoto, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Tak, tak, to prawda, powiedział Stworek o imieniu Komputer.